Nawrócenie dla mnie było procesem bolesnym, gdyż jako karateka byłem przyzwyczajony do tego, że ludzie mnie słuchają, są, gdy przychodzę, zawsze patrzą na mnie z takim przejęciem. Tutaj, gdy nawróciłem się, Bóg pokazywał mi wiele słów, które pracowały we mnie, które mnie leczyły. Jednym z nich jest słowo, złota zasada, która mówi o tym, że wszystko wiem, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Ewangelia według świętego Mateusza. Jest to słowo, które pracuje we mnie do dzisiaj. Jest to słowo, które przemienia mnie, gdyż ja nie zawsze tak robiłem, jak byłem młody. Nie zawsze czyniłem innym tak, jakbym chciał, żeby oni mi czynili. Nie zawsze byłem wierny przyjaźniom. Raczej stawiałem na to, żeby mi było lepiej jako młodemu człowiekowi. A Bóg pokazuje, że wierność jest ważna. Pamiętam też po przeczytaniu książki Pokorni odziedziczą ziemię, Bóg pokazał mi jedno słowo w tej książce, które dla mnie było kluczowe też w nawracaniu się. Tam osoba, która napisała ją, powiedziała, że Bóg odpowiedział jej po pewnej sprzeczce, że gdzie wygrał rozmowę słowną, sprzeczkę słowną, powiedział mu, że ani ty nie miałeś racji, ani on nie miał racji, bo racją jest kochać. Rację ja mam, a racją jest kochać. I do dzisiaj wiem, że Pan Bóg ma zawsze rację. Ja często z racji mojego temperamentu potrafię bardzo ostro wejść w dyskusję, bardzo ostro potrafię z ludźmi dyskutować, a nie chcę tego robić. Bóg pokazuje mi, że mam do każdego człowieka mieć miłość. Do każdego, z kim się spotykam, nawet dla tych, którzy myślą inaczej niż ja, którzy wyznają inne zasady niż ja. Mam podchodzić do niego z miłością. Mam podchodzić z miłością, tak jak on podchodzi z miłością do każdego, kto do niego przychodzi. Nawet do jawnogrzesznicy podszedł z miłością. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. Kocha mnie i kocha ciebie, kocha każdego z nas. Jego miłość jest tym, co pozwala mi żyć. Pozwala mi żyć w tym środowisku, w którym istnieje, tym nieprzyjaznym środowisku dla mojej wiary, dla moich dzieci, dla moich najbliższych. Ale Bóg przemienia moje myślenie, przemienia moje patrzenie. I dziękuję Mu z całego serca za tą pracę, za to, że dał mi 6 dzieci, że dzięki tym dzieciom też daje mi odwagę w iściu przez życie, że Bóg mi błogosławi licznym potomstwem. Jest to Jego obietnica, ale też spełniona obietnica. Pamiętam kiedyś spotkanie z Andrzejem Dziewitem, który powiedział, że Pan Bóg wam daje 5. dziecko, ale na pewno wam da na jego utrzymanie. Będziecie mieć jeszcze więcej niż macie. I te słowa też bardzo mocno się spełniają w moim życiu. Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom i błogosławi tam, gdzie ludzie są Mu wierni i idą za Jego słowem, idą za Jego powołaniem.